Słychać. Dzień dobry. Dzień dobry, słychać. Super. Zalogował się z nami pan profesor Krzysztof Heider, ale nie wiem, czy jest obecny, bo ma wyciszony mikrofon. W każdym razie pozwolę sobie rozpocząć. Ja witam państwa bardzo serdecznie na panelu konferencji Społeczeństwo cyfrowe i e-demokracja. Dzień dobry jeszcze raz. Nazywam się Sławomir Kubat. Mam przyjemność być moderatorem. Mam nadzieję, że wszystkie osoby już są. Mam do państwa takie zapytanie. Proponowałbym taką formułę, że dla każdego z nas przypada, jeżeli chodzi o referat, 10 minut i ewentualnie 5 minut rozmowy, pytań do autora konferencji. I teraz moje pytanie jest takie, czy jest to akceptowalne? I druga sprawa, czy zostawiamy sobie po wykładzie 10-minutowym tą drugą część, taką na wspólną rozmowę na wszystkie tematy, czy zaraz po referacie zadawanie pytań? Jak państwo tutaj chcielibyście ewentualnie sugerować rozwiązanie? Nie słyszę. Dzień dobry. Witam. Powitać państwa serdecznie. Krzysztof Heider. Jestem w trasie, także będę się tylko przysłuchiwał, nie przeszkadzał. Także życzę udanych, owocnych obrad. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. W takim razie proponuję przyjąć taką zasadę, że będziemy dla każdego z nas przypada 10 minut referatu i ewentualnie zaraz po referacie 5 minut pytań pozostałych uczestników. Jako pierwszą zaprosiłbym do wygłoszenia referatu na temat spójności społecznej w warunkach społeczeństwa cyfrowego panią doktor Kaję Zapędowską-Kling z Uniwersytetu Łódzkiego. Czy pani doktor może już rozpocząć? Tak, dzień dobry. Czy mnie słychać? Doskonale. Dobrze. Witam państwa serdecznie. Ja dzisiaj reprezentuję Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego i chciałabym w takim telegraficznym skrócie zastanowić się razem z państwem na temat tego, czy partycypacja w społeczeństwie cyfrowym sprzyja spójności społecznej, czy wręcz odwrotnie powiększa nierówności społeczne i wykluczenie. Ja może jako polityczka społeczna zacznę od takiego stwierdzenia, od takiej tezy, że ta spójność społeczna, która jest tematem przewodnim konferencji oraz inkluzywność, to są priorytety polityki społecznej. I teraz tak, o ile inkluzywność jest dość terminologicznie jasna i klarowna, jest to ta polityka włączania zmarginalizowanych grup społecznych do pełni życia, do udziału w pełni życia społecznego, o tyle sama spójność społeczna jest takim terminem nieco tajemniczym i w literaturze pojawia się ogromna ilość definicji. Więc ja tutaj na potrzebę swojego dzisiejszego referatu traktuję spójność społeczną jako próbę zapewnienia równego dostępu do zasobów różnym grupom społecznym, ale także rozumiem spójność społeczną jako zmniejszanie różnic pomiędzy standardami życia. I tutaj zarówno mam na myśli rozwarstwienie społeczne, jak i takie poprzeczne ujęcie przestrzenne, czyli na przykład zmniejszanie różnic w standardach życia między obszarami wiejskimi i miejskimi. Drodzy państwo, na pewno spójności społecznej sprzyja solidarność społeczna i to jest aspekt, który w ostatnich miesiącach pandemicznych nieco ucierpiał, jeżeli chodzi na przykład o zaufanie Polaków w tej chwili do władz, do rządu, jest ono najniższe w Unii Europejskiej według badań z września. Natomiast z drugiej strony obserwujemy rozkwit takiego nowego wymiaru solidarności społecznej na poziomie hiperlokalnym, czyli w warunkach epidemii
sąsiedzkie sieci wsparcia chociażby bardzo ożyły i taka współpraca na poziomie hiperlokalnym. Na pewno, drodzy Państwo, spójności społecznej sprzyja solidarność międzypokoleniowa, która również w warunkach epidemicznych jest, no co tu dużo mówić, osłabiona, bo te relacje między starszymi osobami, a zwłaszcza dziećmi, są w tej chwili nierekomendowane. I na pewno spójności społecznej sprzyja partycypacja, zarówno społeczna, jak i obywatelska. I teraz, drodzy Państwo, przejdźmy do meritum, dlatego że czas mamy krótki. Czy rozwój nowych technologii i czy funkcjonowanie w warunkach społeczeństwa cyfrowego pogłębia nierówności, czy sprzyja spójności społecznej? Wydaje mi się, że znamiennym jest to, że wczoraj jednym z pierwszych paneli otwierających tą konferencję był panel poświęcony wykluczeniu społecznemu i otwierał go referat dotyczący wykluczenia cyfrowego. Ja oczywiście absolutnie nie neguję ani nie zaprzeczam istnieniu tego zjawiska wykluczenia cyfrowego. Wykluczenie cyfrowe jest faktem i dotyczy nie tylko osób starszych, którzy często ani nie posiadają urządzeń technicznych, ani nie posiadają kompetencji cyfrowych wystarczających do obsługi tych urządzeń, ale wykluczenie cyfrowe dotyczy też gospodarstw domowych doświadczających problemu ubóstwa. Wykluczenie cyfrowe dotyczy rodzin wielodzietnych, gdzie nawet kiedy jest dostęp do internetu, czy jest w domu komputer, ale na przykład jest 5 dzieci w wieku szkolnym, no to ten udział aktywny w zdalnym nauczaniu jest utrudniony. Cyfrowe wykluczenie dotyczy też cały czas, mimo tego dość gwałtownego rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, obszarów wiejskich. I tutaj nawet jeżeli liczbowo ta liczba, że tak powiem, komputerów, podłączeń do internetu rośnie na wsiach, to cały czas dyrektorzy szkół na przykład zgłaszają, że przepustowość łączy jest mniejsza niż światłowodem w miastach. Drodzy Państwo, ja teraz, żeby skrócić i żeby jakby przyspieszyć tą prezentację, chciałabym zaproponować takich 7 argumentów za tym, że paradoksalnie partycypacja, aktywne uczestniczenie w społeczeństwie cyfrowym może sprzyjać spójności społecznej. Jako pierwszy argument podam aktywizację zawodową. Dzięki temu, że żyjemy w warunkach społeczeństwa cyfrowego, różne grupy społeczne mogą być aktywizowane zawodowo, które prawdopodobnie nie zdecydowałyby się na aktywność ekonomiczną, gdyby nie te możliwości zdalnej pracy. I ja do takich grup zaliczę na przykład osoby niepełnosprawne, to jest taka oczywista grupa społeczna, która ze względu na ograniczenia na przykład w mobilności czy niepełnosprawność funkcjonalną, ruchową, po prostu czasami nie może w tradycyjny sposób uczestniczyć w rynku pracy. Dzięki społeczeństwu cyfrowemu szeroka gama aktywizacji zawodowej jest możliwa z domu. I tutaj myślę, że ta dzisiejsza konferencja jest najlepszym przykładem na to, jak taka praca zdalna może wyglądać. Oczywiście poza osobami niepełnosprawnymi z możliwości aktywizacji zawodowej zdalnej korzystają na przykład ojcowie i matki powracający z urlopów rodzicielskich, którzy również potrzebują pewnego rodzaju elastyczności w godzinach pracy albo nie mogą sobie pozwolić na dojazdy i na nieobecność przez większość dnia. To są również osoby w wieku około emerytalnym, które na przykład z powodu utraty sił, spadku energii, no być może nie chcą w pełni funkcjonować na rynku pracy. Dzięki społeczeństwu cyfrowemu jakaś forma aktywności ekonomicznej jest możliwa. Zostawiając aktywizację zawodową, przejdźmy do drugiego argumentu, myślę, że dość kontrowersyjnego. Ja będę tutaj przekonywać, do pewnego stopnia przynajmniej, że zdalna edukacja, której w tej chwili przymusowo ze względu na epidemię doświadczamy, no jest pewnego rodzaju potencjałem i możliwością. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, jak wyglądałaby edukacja naszych dzieci, gdyby nie było tego dostępu do internetu, tak? I mamy epidemię. Prawdopodobnie byłyby to jakieś pakiety lekcji dostarczane korespondencyjnie i bardzo dużo dzieci po prostu byłoby poza systemem, bo nie byłoby nawet możliwości weryfikacji, czy one partycypują w tych lekcjach, czy nie.
Ja tutaj nie jestem wielką fanką reform, które Ministerstwo Edukacji w ostatnich miesiącach przeprowadziło. Natomiast jeżeli chodzi o program operacyjny Polska Cyfrowa, no to trzeba przyznać, że od wiosny, od kwietnia tego roku 186 milionów złotych zostało przekazanych na właśnie wyrównywanie szans uczniów i dofinansowanie zakupu komputerów. Trzeci argument, przemawiający jednak za tym, że społeczeństwo cyfrowe sprzyja spójności społecznej, to jest również dość kontrowersyjny, bardzo nowy projekt, jakim jest telemedycyna i tak zwane e-zdrowie. Tu de facto, drodzy Państwo, nawet nie jest potrzebne posiadanie internetu i komputera, dlatego że znaczna większość usług medycznych w tej chwili może być świadczonych telefonicznie. Mamy to błogosławieństwo, jakim są elektroniczne recepty. Osoby, które są na przykład przewlekle chore, mogą kontynuować leczenie tylko i wyłącznie dzięki telefonicznym prośbom o wystawienie elektronicznej recepty, która przychodzi SMS-em i bez konieczności odbycia wizyty. Często jeżeli ktoś mieszka na obszarach wiejskich, ta mobilność jest barierą. Dojazd na przykład kilkadziesiąt kilometrów do miasta, do lekarza może stanowić barierę w skutecznym leczeniu swoich dolegliwości. Pomijając telemedycynę, ja przepraszam, że tak pędzę, ale tutaj pan moderator to 10 minut wyznaczył, więc nie mam czasu się nad każdym obszarem pochylić odpowiednio. O 3 minuty. Dobrze, postaram się zdążyć. Kolejny, czwarty argument to jest, drodzy Państwo, dostęp do środowiskowych usług dla osób starszych. I ja tutaj też zauważam w ostatnich latach, ale też w ostatnich miesiącach w związku z pandemią, dość szeroki wachlarz oferty takiej elektronicznej dla seniorów. Posłużę się przykładem z Łodzi. Mamy Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi, które ma filię w każdej dzielnicy miasta. I to centrum codziennie transmituje różnego rodzaju zajęcia dla seniorów w internecie. To jest na przykład nauka obsługi smartfona. To jest na przykład instruktaż gimnastyki, zumby, ale są również lekcje rękodzieła. Czyli mimo, że ten kontakt jest bardzo ograniczony w tej chwili przez pandemię, taka możliwość partycypacji w zajęciach dla seniorów integracyjnych zdalnie z domu jest. Warto pamiętać, że nawet gdy wrócą czasy popandemiczne, wrócimy do normalności, część seniorów aktywizować się nie chce, to znaczy to wyjście z domu, ten dojazd, to przebywanie wśród obcych ludzi jest pewnego rodzaju barierą, więc wydaje mi się, że taka alternatywa elektroniczna jest potrzebna. Kolejny argument, który sądzę będzie rozwinięty w kolejnych referatach i to jest bardzo duży obszar, który dosłownie tylko wspomnę, to jest elektroniczna administracja, czyli możliwość i w ogóle wszystko, elektroniczne urzędy, elektroniczna bankowość, elektroniczne zakupy, a nawet od niedawna elektroniczne formy obcowania z instytucjami kultury. Czyli to nam daje, drodzy Państwo, możliwość załatwiania bardzo szerokiego wachlarza spraw służbowych, urzędowych zdalnie z domu. Na przykład przedłużenie dowodu osobistego, zarejestrowanie samochodu, zapisanie dziecka do przedszkola. Czyli elektroniczna administracja też poniekąd tej spójności społecznej sprzyja. I dwa ostatnie obszary to jest tak, partycypacja obywatelska. Nie wiem, czy we wszystkich miastach w Polsce, ale w Łodzi bardzo dużą popularnością cieszy się głosowanie obywateli na tak zwany budżet obywatelski, gdzie mamy poczucie mocy sprawczej, prawda, decyzje co do kierowania tych strumieni finansowych są zapośredniczone bezpośrednio u mieszkańców. Oczywiście partycypacja obywatelska jak najbardziej sprzyja spójności społecznej. I wreszcie ostatnia grupa społeczna, o której wspomnę, bo mało się o niej mówi i w kontekście epidemii. Minuta. Dobrze. Ostatnia grupa społeczna, drodzy Państwo, to są osoby dotknięte różnego rodzaju ograniczeniami o charakterze kognitywnym. Mam na myśli osoby chorujące na przykład na demencję, chorobę Alzheimera, dotknięte syndromem otępiennym. I tutaj nam wchodzi znowu bardzo szeroki obszar, teleopieka, który traktuje jako potencjał. Mamy różnego rodzaju w tej chwili detektory dymu, gazu, czadu, czujniki upadku, bransoletki wyposażone w GPS, monitoring, przypominajki o zażyciu leków. Czyli znowu poruszam tutaj czubek góry lodowej, ogromny obszar związany z teleopieką, z możliwością ułatwienia pracy pracownikom
socjalnym. Więc serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Zamknę to wystąpienie takim zdaniem, że postęp technologiczny jest nieunikniony i my nie jesteśmy w stanie go powstrzymać. I nie traktujmy go jako zagrożenie, potraktujmy go jako potencjał. Państwa po prostu powinny się do tego nowego, do tej nowej jakości życia zaadaptować. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani doktor za bardzo interesujące przedstawienie tematu. Zapraszam ewentualnie pozostałych uczestników o ewentualne zadanie pytań. Nie widzę. W takim razie zapraszam pana magistra Marcina Flisa z Uniwersytetu Szczecińskiego. Niejako kontynuację tematu pani doktor, czyli zajęcie się cyfrowym, tematem cyfrowego, cyfrowej rewolucji jako elementu rozwoju kreatywnej gospodarki. Bardzo proszę. Widać, słychać, tak? Widać, słychać. Dobrze. Więc tak, ja się nazywam Marcin Flis i prowadzę na Uniwersytecie Szczecińskim badania dotyczące e-government, zwłaszcza w ochronie zdrowia. Opowiem dzisiaj Państwu o internetowym koncie pacjenta i o jego wkładzie w rozwój e-government. Jak wygląda perspektywa rozwoju internetowego konta pacjenta w przyszłości? Jaki wpływ to internetowe konto pacjenta będzie, ma wpływ na ewolucję e-government w Polsce? E-government, ja używam akurat tego pojęcia, ponieważ to pojęcie możemy tłumaczyć dwojako, jako e-administrację oraz jako e-państwo. Uważam, że w ochronie zdrowia nie można powiedzieć o e-administracji, ale także nie można powiedzieć o e-państwie. I to się, te dwa pojęcia się tak przenikają, że pojęcie e-government jakby dopełnia całkowicie to, czym się zajmuję. Czyli wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w administracji publicznej służy usprawnieniu kontaktowania się z władzami wszystkich szczebli, przyspieszeniu procedur załatwiania spraw urzędowych. Najważniejszym jego zadaniem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. I wyróżniamy cztery stopnie rozwoju e-government. Podstawowy, czyli informacje online zamieszczone na stronach internetowych, interakcję jednokierunkową, czyli na przykład wysyłanie zapytań do urzędu, interakcję dwukierunkową, czyli urząd nam odpowiada w formie elektronicznej także, oraz transakcyjną, czyli załatwianie wszelakich spraw przez właśnie środki elektroniczne. Tutaj mamy właśnie badania GUS z lat 2013-2019. Jaśniejszym kolorem, takim zielonym, mamy zaznaczony właśnie pierwszy stopień informacji online, a tym takim bardziej zgniłym mamy właśnie czwarty stopień, czyli transakcyjny. Jak widzimy, z roku na rok rośnie, tak, odsetek osób korzystających z informacji online, ale także właśnie wysyła wypełnione formularze do urzędów. Bardzo ciekawe właśnie będą dane statystyczne za ten rok, czy ten wzrost będzie znaczący, spowodowany właśnie pandemią. Więc ja się zajmuję systemem ochrony zdrowia, jest to zabezpieczenie zdrowotne państwa. WHO określa to jako spójną całość powiązań oddziałujących pozytywnie między sobą na stan zdrowia populacji. Obejmuje ona wszystkie organizacje, nakłady, instytucje, których działania ukierunkowane są na poprawę stanu zdrowia. Celem tego systemu jest spełnienie oczekiwań zdrowotnych społeczeństwa i kontrola stanu zdrowia ludności w państwie. Też bardzo ciekawym właśnie przypadkiem jest ochrona zdrowia, ponieważ występuje komunikacja w triadzie, tak? Czyli mamy usługodawców medycznych, mamy Narodowy Fundusz Zdrowia i mamy pacjenta. Komunikacja nie jest dwukierunkowa, jak w przypadku takiej typowej e-administracji, gdzie mamy tylko obywatela i urząd, tylko wchodzi tutaj jeszcze właśnie ten element usługodawcy medycznej, który może być państwowy, na przykład szpitale, ale także może być prywatny, tak, i posiadać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń medycznych. Ale tutaj właśnie mamy loga tych różnych systemów, które działają w Polsce w ramach ochrony zdrowia. I tak, i tutaj mamy harmonogram cyfryzacji publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Początek datuje się na 2007 rok, wtedy zaczęto wprowadzać realizację projektu e-zdrowie, wprowadzono rejestr usług medycznych w formie cyfrowej i następnym, kolejnym takim kamieniem milowym był rok 2013, gdzie wprowadzono elektroniczną weryfikację prawie świadczeniobiorców oraz zintegrowany informator pacjenta. Potem tym
Kolejnym etapem właśnie jest rok 2019, gdzie wprowadzono internetowe konto pacjenta. W przyszłym roku od 8 stycznia ma obowiązkowe zostać e-skierowanie oraz elektroniczna dokumentacja medyczna. O e-skierowaniu się mówi, że będzie wprowadzone. O elektronicznej dokumentacji medycznej temat ucichł i myślę, że tak jak jest od kilku lat, zostanie po prostu przedłużony ten okres i zostanie ona dopiero wprowadzona w roku 2022. Więc tak, internetowe konto pacjenta zostało uruchomione 1 lutego 2019 roku, znajduje się pod stroną pacjent.gov.pl. Projekt e-zdrowie właśnie rozpoczął się w roku 2007, internetowe konto pacjenta było jego częścią. Był wdrażany od 2011, znajdowała się tam właśnie wersja pilotażowa tego systemu, która się różni całkowicie od tego, co teraz tam się znajduje. Było wiele problemów, od roku 2013 zamieszczono tylko ogólną informację o tym, czym jest ten projekt. I dopiero w 2019 pilotażowo zaczęto wprowadzać właśnie funkcjonowanie tego internetowego konta pacjenta. Głównym celem tego systemu jest połączyć wszystkie systemy IT działające w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce w jeden dostępny ogólny system dla pacjentów. Dzięki zastosowaniu internetowego konta pacjenta pacjent może mieć dostęp do swoich e-recept, e-skierowań. I to było bardzo kluczowe właśnie w czasie pandemii dla osób w kwarantannie, tak? Czyli mogły te osoby cyfrowo uzyskać recepty i to był, gdyby nie to narzędzie, myślę, że byłoby dużo więcej problemów w czasie pandemii dla osób przewlekle chorych. I według danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 30 marca konto posiadało 2 miliony zarejestrowanych użytkowników. Niestety zmiana prawa w czasie pandemii powoduje to, że Ministerstwo Zdrowia strasznie jakby przerzucał się papierami z Ministerstwem Zdrowia, żeby uzyskać dane aktualne i niestety ich nie mogą uzyskać od pół roku. Tak wygląda właśnie główna strona dla osób niezalogowanych pacjent.gov.pl. I tak, to jest ekran logowania, typowy ePUAP, czyli każda osoba posiadająca konto ePUAP może się zalogować do tej strony i nie ma żadnego problemu. I tak, tu jest uproszczony schemat uzyskania dostępu. Mamy pacjenta, musi posiadać urządzenie dostępne do internetu, wejść na stronę pacjent.gov.pl, zalogować się, żeby mieć właśnie dostęp do recept, do historii leczenia, do skierowań, do zwolnień i sprawdzić swoje uprawnienia w moim koncie, czyli zweryfikować, czy są spłacone składki na ubezpieczenie. Osoba niezalogowana może sobie sprawdzić informator o terminach leczenia, który jest wyszukiwarką wolnych terminów świadczeń medycznych refundowanych w ramach NFZ. I teraz tak, elektroniczna recepta jest obowiązkowa od tego roku, od 8 stycznia. Może wystawić w formie papierowej w szczególnych wypadkach. Nie ma jednak narzędzi, które wymuszałyby wystawianie e-recept, na przykład kar finansowych. Na przykład kary finansowe nakładano w tym roku na osoby, które nie były podłączone do systemu P1, żeby móc tą receptę wystawić, należy być podłączony do systemu, ale nie było weryfikowane, czy wystawiały te recepty, tylko czy są podłączone do systemu. Więc osoby nie podłączone były karane finansowo. Przynajmniej NFZ III to robił, szczeciński, na zachodniopomorski. W dzień uruchomienia tego systemu 99% aptek było przygotowanych na realizację e-recept. Brak danych jest na temat podmiotów medycznych. Staram się uzyskać, niestety to trwa. E-recept okazała się jednym z niezbędnych narzędzi dla funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia, wykonywania zadań polityki zdrowotnej. Dzięki niej pacjenci przewlekle chorzy lub z nagłymi dolegliwościami mieli dostęp do recepty i możliwość wykupienia leków. I tak, i tu mamy sposoby właśnie realizacji tej e-recepty. Mamy ten wydruk informacyjny, który robi placówka medyczna. Pacjent może zobaczyć swoją e-receptę po zalogowaniu w aplikacji mObywatel, właśnie też po zalogowaniu do internetowego konta pacjenta. Gdy poda swój numer telefonu lub adres e-mail, będzie ta recepta przychodziła SMS-em lub właśnie na pocztę e-mail. Tak wygląda właśnie przykładowa recepta, znaczy podstrona recepty zalogowanego użytkownika, a tak wygląda przykładowa recepta, którą można pobrać w PDF-ie lub sobie wydrukować. Tu jest przykładowa recepta w aplikacji mObywatel. Proces realizacji projektu trwał od 2007 roku i zakończył się w 2020 roku. Jak widać właśnie na osi czasu, miał wiele komplikacji. Odstąpiono od umowy na realizację, ogłoszono nowy przetarg. Jakby bardzo, no, proces trwał 13 lat wdrożenia e-recepty w Polsce. I od tego roku ma właśnie wejść e-skierowanie i to jest de facto działa na podobnym mechanizmie jak e-recepta, więc wprowadzenie tego e-skierowania będzie, myślę, bezproblemowe i
Tak, i ono będzie w formie elektronicznej, będzie czterocyfrowy kod, tak jak w recepcie, i będzie trzeba podać swój PESEL. Będzie można właśnie go dostać SMS-em, pocztą e-mail, ale tylko, jak wcześniej wspomniałem, zalogowani użytkownicy. Świadczeniodawca będzie miał dostęp w swoim portalu gabinet.gov.pl i ma to zmniejszyć kolejki, ponieważ takie elektroniczne skierowanie będzie można wykorzystać tylko w jednej placówce, co ma zmniejszyć te właśnie kolejki. I na przykład e-skierowanie nie może być wystawione na leczenie w uzdrowisku, sanatorium, programy lekowe, rehabilitację albo do szpitala psychiatrycznego. W innych przypadkach może być wystawione. I schemat jest podobny jak w przypadku e-recepty, tylko jeszcze nie ma dostępu właśnie przez aplikację mObywatel, ale schemat jest taki sam. Rejestr usług medycznych jest elektroniczną bazą danych realizowanych świadczeń od roku 2004, jednak jest od 2007 dostępna dla pacjenta. Znajduje się właśnie w zintegrowanym informatorze pacjenta oraz w internetowym koncie pacjenta. I od 2013 świadczeniodawcy muszą wysłać miesięczne rozliczenie z realizowanych świadczeń w formie cyfrowej, a od roku 2015 tylko w formie cyfrowej. I tu mamy przykładową zakładkę historia wizyt. Tu mamy przykładowy rejestr historii wizyt. Tu mamy właśnie w ZIP-ie, bo to de facto jest kopia tych bazy danych. I należy pamiętać, że rejestr usług medycznych to nie jest elektroniczna kartoteka medyczna, bo to są tylko świadczenia zrealizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i tylko jakby w ICD-9, czyli zrealizowane świadczenie medyczne, a nie cała kartoteka medyczna. Czyli pojęcie elektroniczna dokumentacja medyczna odnosi się do tych elementów elektronicznej dokumentacji, które zostały wskazane w artykule 13a z dnia w rozporządzeniu ministra z dnia 8 maja 2008 roku. I tam mają się znaleźć wszystkie informacje, czyli nasze wyniki badań, wypisy ze szpitala, wszystkie diagnozy, jakby wszystkie informacje, a nie tylko procedura zrealizowana. Czyli na przykład w tym momencie mamy tak, że jest zrealizowany tomograf, a nie ma opisu tego tomografu. Więc wnioski już są, dochodzę do wniosków. Internetowy kod pacjenta zbiera sobie wszystkie systemy, które są uruchomione i będą także uruchomione w przyszłości. Organy państwowe wymuszają na usługodawcach medycznych wykorzystanie tych systemów, czyli zadanie informatycznych może być zlecone podmiotom zewnętrznym, jednak mnogość i obowiązek codziennego korzystania może doprowadzić do wykluczania części lokalnych z systemu, zwłaszcza tych starszych, z mniejszych miejscowości, gdzie nie ma dostępu do internetu. Pacjent nie jest zobligowany, jednak postępująca cyfryzacja i wzrost liczby osób korzystających z systemu ePUAP w czasie pandemii może spowodować, że także system internetowy konto pacjenta będzie wykorzystywał coraz więcej osób w przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam do włączenia się do rozmowy, zadawania pytań. Czy ktoś z uczestników chciałby skorzystać? Tak, jeśli można, to chciałabym zadać pytanie. Jak najbardziej, zapraszam. Bardzo mnie zaciekawiły te osie czasu i pan doktor wspomniał o tym, że na przykład realizacja projektu e-recepty zajęła Polsce 13 lat. Ja się chciałam spytać, bo nie mam takiej orientacji, czy w ogóle wdrażanie telemedycyny w Polsce jest w jakiś sposób narzucone odgórnie przez umowy międzynarodowe, czy też przez rekomendacje unijne, czy po prostu kraj to robi tylko dlatego, żeby nadążyć za postępem technologicznym? Więc tak, nasz projekt e-zdrowie jest realizowany ze środków unijnych. Pierwsza transza finansowa, 60 milionów złotych, 98% było finansowane ze środków Unii Europejskiej. W tym momencie koszt jest 800 milionów, doszedł do tego projektu, więc jakby Unia Europejska nam narzuciła, że jest realizowany projekt e-zdrowie i docelowo w tym projekcie ma dojść do tego, że ma być jakby przepływ usług, tak? Czyli my mamy mieć dostęp do e-recept, możemy wyjechać za granicę, ta recepta będzie za granicą działała. W tym momencie potrzebny jest nam wydruk. Tak samo lekarz, jeżeli pojedziemy za granicę do lekarza, docelowo oczywiście ma mieć dostęp do naszej kartoteki medycznej. Więc jakby to jest kwestia tak, narzucenia nam, znaczy narzucenia, propozycji finansowej, że jeżeli jakby Unia wyłożyła na to pieniądze i my zdecydowaliśmy się na realizację tego i też trochę w Polsce jednak jest ten problem, że są pewne okresy do rozliczeń i my właśnie wprowadziliśmy ten ZIP, zintegrowany informator pacjenta w 2013 roku, ponieważ się kończył okres rozliczenia, tak? Czyli trzeba było coś wprowadzić,
żeby coś wykazać, że coś działa, ale jakby tej podstawowej funkcji, czyli e-recepty, kartoteki medycznej, skierowań, jakby ten system nie posiadał, więc, więc tu jest ten problem, że my trochę jesteśmy takim uczniem, który udaje, że coś wie, ale niestety nic nie wie, więc to jest... I horyzont czasowy generalnie mamy narzucony jako kraj. Tak. Kwestie rozliczeń z Unii. Tak, teraz jest ta perspektywa, była właśnie do 2020 roku, więc też wprowadzono tą e-receptę, żeby spełnić tą perspektywę, tak? I teraz będziemy mieli nową perspektywę, więc w tej nowej perspektywie są właśnie będzie trzeba wprowadzić tą kartotekę medyczną, żeby ją wykazać. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, czy w związku z COVID-em wprowadzono jakieś rozwiązania takie charakterystyczne dla tego stanu pandemicznego, cyfrowe rozwiązania w sektorze służby zdrowia i ewentualnie w jaki sposób, czy one się sprawdziły, czy nie? Czy może ma Pan jakieś informacje? Więc tak, przed pandemią w październiku tamtego roku wprowadzono w naszym prawodawstwie takie pojęcie jak wizyta zdalna, co jakby przyczyniło się później do tego, że nie było większych problemów z tymi wizytami zdalnymi w czasie pandemii. Niestety u nas to się też określa jako wszystkie środki komunikacyjne, tak? Telekomunikacyjne. Czyli u nas w Polsce wychodzi jakby większość jednak korzysta z telefonu. Nie jest to taka typowa telemedycyna, że jest kamera, widzimy pacjenta, tylko to jest najczęściej przez telefon i tak w prawie u nas w Polsce jest, więc to późno dosyć wprowadzono, bo tak jak mówię, dopiero w 2019 roku, w październiku wprowadzono zdalną wizytę jako możliwość realizacji, więc nasz prawodawca się przewidział, tak, że coś się może wydarzyć i jest, ale to i tak jakby opieramy się dalej na telefonie, więc taka procedura już powinna być wprowadzona dawno i lekarze o to też postulowali już od dawna. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z uczestników chciałby zadać pytanie? Nie słyszę. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. I w tej chwili poprosiłbym pana doktora Sławomira Kotylaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jednocześnie bardzo przepraszając za wcześniejsze pominięcie. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący. Rozumiem, że mnie słychać i widać. Doskonale. Dziękuję. Drodzy państwo, no, czas pandemii powoduje, że te kontakty, o których tak dużo się mówi, mają swoje plusy i minusy. Do jednych z minusów zaliczę może moją prośbę dzisiaj i jednocześnie przeproszę państwa. Nie będę mógł uczestniczyć do końca w panelu. No tak się złożyło, że pani profesor Karolina Łukomska-Mazur jest pierwszą ofiarą COVID-19 na naszym wydziale i dzisiaj o godzinie 13:15 odbędą się uroczystości pogrzebowe. W związku z tym, żeby móc zdążyć, ja będę musiał niestety państwa wcześniej opuścić. To taka smutna wiadomość, ale takie czasy, więc może nie będę tutaj państwa tym zamartwiał, a przejdę już do tematu mojej prezentacji, mojego wystąpienia. Ja na co dzień zajmuję się gospodarką kreatywną, przemysłami kreatywnymi i analizuję ją już blisko dekadę i przypominam sobie moje pierwsze kontakty z problematyką przemysłów kreatywnych i wówczas to była swego rodzaju nowość. Nowość, która była postrzegana przez różnych naukowców jako taką ciekawostkę, która w zasadzie opisuje to, co opisują inne dziedziny nauki, bo z jednej strony mieliśmy tutaj do czynienia z obszarami kultury, która miała wówczas mieć charakter napędowy gospodarki ze względu na swoje wartości pieniężne, które bardzo mocno rosły w pewnym okresie czasu, to znaczy szał na rynku dzieł sztuki, lokowanie kapitału w kulturę. Te wszystkie elementy stanowiły swego rodzaju pewną nowość w obszarze ekonomii. No, dzisiaj w zasadzie już nikt nie podważa tego, że istnieje takie pojęcie jak gospodarka kreatywna. Definiuje się jako część całej gospodarki, w której jako podstawowy czynnik wytwórczy wykorzystuje się kreatywność i kapitał intelektualny. To pojęcie gospodarki kreatywnej stosuje się w połączeniu z rozszerzeniem o dwa dodatkowe terminy. I to też taka uwaga, z początkiem tworzenia jakby
fundamentów teoretycznych, bardzo często dochodziło do przekłamań i celowo chciałbym tutaj podkreślić, że te dwa dodatkowe terminy to wspomniane przeze mnie przemysły kreatywne i przemysły kultury. Te określenia wprowadzono do literatury naukowej na początku XXI wieku i o dziwo do tej pory nie doczekały się standaryzacji. To o tyle jest zadziwiające, że przy zbieraniu danych naukowych no i jest pewien problem z odseparowaniem danych dotyczących poszczególnych obszarów. Ale według Komisji Europejskiej, bo biorąc pod uwagę wszystkie dyrektywy i rozporządzenia w tym obszarze, przemysł kultury wytwarzają i dystrybuują dobra i usługi, które wykorzystują bądź przekazują treści kultury niezależnie od ich wartości komercyjnej. Z kolei przemysły kreatywne wykorzystują kulturę jako czynnik wytwórczy i mają wymiar kulturalny, ale wynik ich działalności mają charakter funkcjonalny. I tutaj Komisja Europejska już w 2010 roku dokonała takiego właśnie rozróżnienia. Jak to wygląda w Polsce? No, z punktu widzenia praktycznego najlepiej, myślę, tutaj zdefiniowany ten obszar jest przez Główny Urząd Statystyczny, ponieważ on na swoje potrzeby musiał dokonać określonej klasyfikacji. I według GUS-u przemysły kultury tworzone są przez te podmioty, które produkują i sprzedają dobra i usługi kulturalne oparte o prawo autorskie, zorientowane rynkowo i wytwarzane masowo przy użyciu technik przemysłowych. Do przemysłów kreatywnych zalicza się zatem te podmioty, które zajmują się tworzeniem i sporządzaniem dobra i usługi powstające w wyniku pośredniej konsumpcji zasobów kulturalnych, wymagają wkładu twórczego i często niosą treści kulturowe. I tutaj cały system PKD został oparty właśnie o tą wykładnię. Co zatem ja rozumiem pod pojęciem przemysłów kreatywnych? Rozumiem te działy gospodarki, które podstawą ich działalności jest pomysłowość, umiejętność i talent jednostek, które jednocześnie mają potencjał podnoszenia dobrobytu i tworzenia stanowisk pracy przy generowaniu i eksploatowaniu własności intelektualnej. I to byłoby tytułem wstępu, ponieważ często spotykam się z sytuacją, w której to pojęcie gospodarka kreatywna, przemysł kreatywny no są, bym powiedział, w takich kategoriach trochę nowości, trochę owiane taką nutką tajemniczości, co się za tym kryje, więc pozwoliłem sobie na początek kilka słów na ten temat powiedzieć. A wracając jakby już do sedna tematyki, którą poruszyłem, czyli rozwoju gospodarki cyfrowej i jej wpływu na gospodarkę kreatywną, to pozwolę sobie przytoczyć kilka danych statystycznych. Przede wszystkim obecnie można zaobserwować, że wśród wszystkich grup obszarów działania w przemysłach kreatywnych najbardziej rozwijają się branże doradcze, badań marketingowych i usług IT. W związku z tym w Polsce w tym obszarze zaobserwowano w ostatnich czasach bardzo dynamiczny wzrost i w roku 2019 przemysły kreatywne odpowiadają już za 13% wzrostu gospodarczego, co powoduje, że branża doradcza czy też branża marketingowa, o których wspomniałem, stanowią już ponad 6% wartości dodanej w Polsce. Warto również zauważyć, że przeciętne wynagrodzenie w sektorach kreatywnych jest o ponad 30% większe niż średnia dla całej gospodarki, co stanowi dosyć istotny element przyciągający pracowników, którzy mają określone umiejętności czy też talenty, bo sama umiejętność wykorzystania narzędzia nie jest jeszcze determinantem bycia sprawnym działaczem na rynku usług kreatywnych. Ponadto usługi kreatywne stanowią aż 1/5 całkowitego eksportu usług w naszym kraju. W latach 2010-2018 ich wartość wzrosła prawie trzykrotnie, czyli z 4,8 do 13,9 miliarda dolarów.
Jest to bardzo duży wzrost. Jeżeli przyrównalibyśmy te dane do innych sektorów gospodarki, okazuje się, że przemysły kreatywne są w chwili obecnej liderem przyrostów, jeśli chodzi o wartości wzrostu w eksporcie. Nie jest jednak tak słodko, jakby się mogło wydawać po tych wstępnych danych, które Państwu przytoczyłem. Dlaczego? Dlatego, że jest poza tym, że dynamiczny wzrost, mamy także określone problemy z tym związane. A mianowicie całkowity wartość dodana tworzona w Polsce wzrosła z 4% w 2010 do 6,3% w 2018, co dało połowę więcej w ciągu czasu krótszego niż dekada. Czyli wzrost o ponad połowę w czasie krótszym niż dekada jest rzadko obserwowany w gospodarce. To jest element bardzo pozytywny, ale niesie ze sobą też określone konsekwencje. Można by to przyrównać troszkę do rynku nieruchomości, w którym efekt banki spekulacyjnej jest częścią tego rynku. To znaczy, że mamy w okresie koniunktury bardzo gwałtowny wzrost cen za metr kwadratowy, co się przekłada na powstanie banki spekulacyjnej, czyli dysonansu pomiędzy wartością a możliwością nabywczą. I w pewnym momencie ta bańka pęka, rynek się załamuje i przez pewien okres dochodzi do poziomu pewnej względnej stabilności. I w przypadku przemysłów kreatywnych i wartości dóbr wytwarzanych w tym sektorze można zaobserwować, że dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej, jeszcze na dodatek, bym powiedział tak kolokwialnie, podlany łatwopalną cieczą, jaką jest COVID i w związku z tym wszystkimi tymi kwestiami związanymi z przeniesieniem w zasadzie większości aktywności do świata cyfrowego, spowodowało bardzo gwałtowny wzrost wartości tego rynku, który zapewne nie miałby miejsca, gdyby nie ta nadzwyczajna sytuacja. Mamy w chwili obecnej kłopoty w obszarze między innymi zasobów ludzkich, a mianowicie skoro pandemia nie dotyczy tylko naszego kraju, dotyczy całego świata, w związku z tym bardzo mocno na przykład wzrosły wynagrodzenia w obszarze pracowników sektora IT, którzy mają zdecydowanie więcej pracy niż by to wynikało z klasycznego rozwoju tegoż sektora. A z drugiej strony mamy obszar osób, które zajmowały się kulturą, które tak zwane handmade prezentowały, czy też oferowały z wykorzystaniem cyfrowych kanałów, które to w sytuacji, gdy nastała pandemia, w zasadzie nie mogą liczyć na wzrosty obrotów, czy też przychodów wynikające z tego, że generalnie potrzeby człowieka w sytuacjach kryzysowych nie są w tym wypadku tymi potrzebami, mówię tu o zakupie tego typu dóbr, potrzebami pierwszego rzędu. W związku z tym te osoby, pomimo tego, że funkcjonują w świecie cyfrowym i są przedstawicielami przemysłów kreatywnych, one jakby z tego efektu wzrostu nie czerpią w równomiernym stopniu jak przedstawiciele choćby branży IT. Dla ciekawości podam może taką jeszcze tutaj kwestię związaną, no właśnie, kto najbardziej korzysta. Podam może wartość sprzedaży zagranicznej takich usług IT w latach 2010-18 wzrosła aż pięciokrotnie i nie jest to nic dziwnego właśnie ze względu na to, że najszybciej rozwija się sektor składowej gospodarki w obszarze branż na przykład gier i wideo. I tutaj takim sztandarowym przykładem są spółki, na przykład CD Projekt, 11-Bit Studio, Ten Square Games, Playwar, CI Games czy Techland. Są to wszystko polskie przedsiębiorstwa, które w przeciągu 6 lat ich wartość rynkowa w zależności od firmy albo się potroiła, albo nawet dziesięciokrotnie wzrosła. W związku z czym mówimy tu o bardzo mocnym wzroście wartości przedsiębiorstw i w związku z tym również o rozszerzeniu oferty. Jak Państwo pewnie zauważyli, trudno to nie dostrzec, korzystając choćby z codziennych nośników informacji jak telewizja czy radio. Mamy w chwili obecnej sytuację, w której jeden z polskich producentów w zasadzie zalał rynek reklamy,
swoim produktem, który się nazywa Cyberpunk 2077. Jest to kampania ogólnoświatowa, co w przypadku polskich przedsiębiorstw jest rzadkim wydarzeniem. Niewiele przedsiębiorstw, nawet największych polskich, jest w stanie sobie pozwolić na tego typu kampanię. Kampania promocyjna z wykorzystaniem osób ogólnie rozpoznawalnych nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo firmuje to swoim nazwiskiem, swoją twarzą. Jeden z głównych bohaterów serii Matrix, czyli Keanu Reeves. I to za sobą niesie też określone wartości dodane, jeśli chodzi o coś, co nie jest materialnie mierzalne, ale ma swoisty wpływ na ogólną ocenę rynku i gospodarki kreatywnej, czyli krótko mówiąc na popularność. Popularność społeczną, czyli to, co przekłada się w późniejszym okresie na to, że konsumenci dokonują decyzji konsumenckich poprzez właśnie zakup gier, poprzez zakup usług cyfrowych, poprzez zakup dokumentacji czy programów multimedialnych, tudzież rozrywkowych czy informacyjnych, które są z gruntu rzeczy, tak jak przytaczałem na początku definicję, elementem gospodarki kreatywnej. Mogę niestety i muszę jeszcze troszkę dziegciu do tego wspaniałego obrazu dodać, a mianowicie obraz cyfrowego sektora w Polsce wcale nie jest taki kolorowy, jakby mógł się wydawać. Komisja Europejska wydaje co roku taki indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI. 2020, ostatni raport, wskazuje na to, że my zajmujemy dopiero 23 miejsce na 28 państw Unii Europejskiej, czyli mamy nadal zbyt mało kapitału ludzkiego, w tym wypadku choćby programistów, aby zaspokoić potrzeby rynku, które są przez tenże rynek zgłaszane. Drugi problem, który jest obserwowany pomimo pandemii i bardzo dużego nakładu środków, które wiele przedsiębiorstw musiało ponieść w związku z tym, żeby się dostosować do nowych realiów rynkowych, to w Polsce nadal wysoce scyfryzowanych firm jest zaledwie 11%. Średnia dla Unii Europejskiej to jest blisko 26%. A zatem niski stopień cyfryzacji charakteryzuje się aż 60% przedsiębiorstw. W Unii Europejskiej to zaledwie 39%. W związku z tym można dostrzec tutaj pewną dysproporcję, która w krótkim okresie czasu na pewno powodowała i powoduje jeszcze wiele komplikacji w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw w sytuacji, kiedy pandemia wymuszała zmianę choćby sposobu funkcjonowania w takich nawet przedziwnych obszarach, jak choćby kulinaria. Myślę, że nie jest żadną tajemnicą, według ostatniego badania blisko 60% restauratorów przyniosło swoją działalność tylko i wyłącznie do sfery zamówień dowozowych, a one są z kolei realizowane tylko i wyłącznie ponad połowie przypadków z wykorzystaniem platform cyfrowych, czyli różnego rodzaju aplikacji do zamawiania jedzenia, krótko mówiąc. Podsumowując, pandemiczny impuls, który obserwujemy, spowodował bardzo gwałtowny rozwój gospodarki kreatywnej i co za tym idzie, pewien jakościowy skok gospodarki cyfrowej nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. W 2018 roku sektor ten odpowiadał za 13,5 miliarda złotych, co stanowiło 0,73% wartości dodanej w całej gospodarce i mówię tu także o tych sektorach czysto kulturowych, takich jak produkcja filmów czy programów telewizyjnych. I myślę, że okres po pandemii będzie takim okresem sprawdzenia, na jak mocno te wszystkie zmiany wejdą na stałe w charakter funkcjonowania gospodarki cyfrowej, a w jakim stopniu jednak powrócimy do tych tradycyjnych elementów sprzedaży, funkcjonowania, które będą się mogły obyć bez tej całej cyfrowej rewolucji i w jaki sposób to się przełoży na spadki,
może utrzymanie, a może i na dalsze wzrosty w sektorze przemysłów kreatywnych, czyli w gospodarce kreatywnej. To oczywiście czas pokaże. Na pewno z punktu widzenia ciekawości naukowej jest to bardzo ciekawy okres dla wszystkich tych, którzy się zajmują przemysłami kreatywnymi. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję, nie widzę. Jeszcze raz. Dzień dobry, ja mam pytanie, tak? Jakby mówił pan doktor o tej najgorętszej premierze tego roku cyberpunku i właśnie teraz jest cała ta sytuacja, tak, dosyć bardzo negatywna, oddawanie pieniędzy za kopie, wycofywanie ze sklepów internetowych, tak, PlayStation to wczoraj była sytuacja, obniżenie wartości rynkowej firmy. I jaka jest pana opinia i zdanie, czy firma przetrwa tą sytuację, czy niestety może co doprowadzić do upadku tej firmy? Bo to jednak z 8 sprzedanych milionów kopii może się zrobić dosyć ta liczba o wiele mniejsza, więc czy to wpłynie na tą branżę, sytuacja z cyberpunkiem, czy po prostu patrzymy tak, jak robią to inne firmy i aż tak to za pół roku połatają grę i wszyscy zapomną o tym. Znaczy problem jest bardziej złożony, bo problem dotyczy zarówno platformy sprzętowej, jak i samej gry. I o ile platforma sprzętowa ma wadę i ta wada jest wadą projektową, do czego się niestety producent tejże platformy sprzętowej nie chce przyznać, o tyle sama gra nie jest elementem, który samodzielnie działa. W związku z tym nie jest do końca powiedziane, czy ta wada sprzętowa jest determinantem tego, jak funkcjonuje gra, czy ona faktycznie ma problem z pewnymi płynnościami, że tak powiem, i funkcjonalnością, czy też gdyby tej wady sprzętowej nie było, czy ten problem by powstał. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie zapisy dotyczące choćby umowy licencyjnej w grze, wymiana jest tutaj kwestią tylko i wyłącznie wgrania odpowiedniego patcha, w związku z czym z punktu widzenia dystrybutora gry jest to raczej problem bardziej wizerunkowy niż techniczny. I oczywiście kwestia tego, jak sobie poradzić w sytuacji kryzysowej w obszarze wizerunkowym, to już jest kwestia decyzji zarządu, tak? Patrząc i obserwując skalę promocji, jednak postanowiono przykryć, że tak powiem, liczbą bijących reklam po oczach. Naprawdę z bardzo wielu źródeł się śmieję, że niedługo otworzę lodówkę i tam zamiast masła po prostu wyjmę opakowanie Cyberpunka. No, to myślę, że to jest właśnie odpowiedź na pana pytanie. Ta strategia, którą przyjęto, jednak dalszej ekspansji chyba w ocenie zarządu spółki jest tą, która jakby spowoduje odejście tego tematu, bo to jest temat chwilowy i przy wielu innych tego typu premierach zazwyczaj się podobne problemy pojawiały. Ja pamiętam firmę Nintendo, która trzy lata temu wprowadzała konsolę Switch i pierwsze jej egzemplarze z automatu nawet nie były wydawane klientom, tylko wracały do producenta, dlatego że był tam problem z kontrolerem i stykiem, który z jakichś dziwnych powodów na etapie transportu śniedział i w rezultacie konsola była niesprawna technicznie. Okazało się, że to był problem jednego dużego transportu kontenerowego, który przypłynął z Azji do Ameryki i po prostu warunki transportowe nie były zachowane i podczas drogi morskiej oddziaływanie pogody wówczas i soli powodowało, że te dwie blaszki, które tam były, po prostu najzwyczajniej w świecie z czystych praw fizyki zaśniedziały i producent o tym się dowiedział, wycofał całą dużą partię i jeszcze na terenie Stanów Zjednoczonych wskazał serwisy, które dokonywały naprawy narzędziami, które nie przystoją do współczesnej techniki, a mianowicie papierem ściernym po prostu serwisant przecierał te dwa styki po to tylko, żeby ten nalot zetrzeć i ta konsola Nintendo wracała z powrotem na rynek jako pełnowartościowy produkt. Oczywiście wpłynęło to w początkowej fazie, myślę, na sprzedaż tych konsol, jednak w późniejszej, jak później pokazała historia, no konsola, która była przez wielu specjalistów skasowana, czy wskazywano jej wiele dysfunkcji, wyprzedziła w globalnej sprzedaży takich liderów, jak choćby Sony ze swoim PlayStation.
Dziękuję za odpowiedź. I też tak uważam, że myślę, że za pół roku nikt już nie będzie pamiętał i będą te rekordy sprzedażowe bite dalej, więc dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytania do pana doktora? Dziękuję, nie widzę. Bardzo dziękuję za udział, panie doktorze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. A w tej chwili poproszę o zabranie głosu pana Kamila Wilka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aby przedstawił nam problematykę rewolucji 4.0, a nowe wyzwania polityki społecznej. Bardzo proszę. Czy jest obecny prelegent? Pan Kamil Wilk. Niestety nie słyszę. W związku z tym przejdziemy może do kolejnego tematu, który postaram się Państwu przedstawić. Problematyka, którą chciałbym Państwa zainteresować, to problematyka relacji pomiędzy instytucją klasycznego państwa opiekuńczego a cyfrowym państwem opiekuńczym. Czy te dwie instytucje pozostają między sobą w kontrze, czy też cyfrowe państwo opiekuńcze stanowi kontynuację państwa opiekuńczego? Na samym początku, dla pełnej zupełności tematu, należałoby zwrócić uwagę lub spróbować odtworzyć samo zdefiniowanie pojęcia państwa opiekuńczego, które nastręcza dosyć sporo problemów, dlatego że w literaturze przedmiotu odnajdujemy liczne pojęcia państwa opiekuńczego. Pojęcia, które są najczęściej pochodną bądź to typologizacji uwarunkowań społeczno-geograficznych czy gospodarczo-historycznych. Problemem złożoności państwa opiekuńczego sprawia, że natura i istota fenomenu państwa opiekuńczego w światowej nauce interpretowana jest również niejednoznacznie i stąd też w literaturze możemy spotkać różne nawet określenia dla tej instytucji, takie jak państwo opiekuńcze, socjalne państwo prawne, państwo dobry obytu czy państwo usług socjalnych. Biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu, moglibyśmy spróbować zdefiniować pojęcie państwa opiekuńczego, odnosząc się do takiej definicji najbardziej idealistycznej, która łączyłaby w pewną synergię zarówno prawa obywatelskie i polityczne, jak i drugą rodzinę praw człowieka, czyli prawa społeczne, a więc państwo, które jest postrzegane jako państwo prawa, państwo demokratyczne z rozwiniętym społeczeństwem obywatelskim, ale z drugiej strony z gospodarką zorientowaną socjalnie, państwem, które tworzy warunki do realizacji praw społecznych, inwestuje w kapitał ludzki, inwestuje w kapitał społeczny, zapewnia każdemu minimum socjalne, utrwala zasady partnerstwa społecznego i to, co możemy jeszcze dodać, jeden element związany z ewolucją, to zapewnienie przez to państwo bezpieczeństwa również ekologicznego. Natomiast z drugiej strony możemy się pokusić również o taką zdefiniowanie państwa opiekuńczego w sensie minimalistycznej definicji, które będzie się odwoływało przede wszystkim do państwa realizującego założenia drugiej rodziny praw człowieka, czyli praw społecznych,
aktywnego w sferze pomocy społecznej, czyli ujęcie państwa dobrobytu ogólnego. I tutaj można zaryzykować takie twierdzenie, odnosząc się do systemu bardziej uniwersalnego, że ta druga definicja, ta definicja minimalistyczna stanowi wspólny mianownik dla pojęcia państwa opiekuńczego. Oczywiście dla porządku można wskazać, że podstawowa klasyfikacja modeli państwa opiekuńczego, można ją odnieść również do koncepcji przedstawianych przez poszczególnych autorów, czyli czy to do Wileńskiego, Joe Charlesa, Libo, Ginsberga, Delorsa, Espinga Andersena, Tiltona, Farnisa czy Sapiry. Z drugiej strony mamy pojęcie cyfrowego państwa opiekuńczego. To jest dosyć młode pojęcie, które powoli kształtowało się wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej, a które zostało utrwalone w raporcie specjalnego sprawozdawcy ONZ-u w sprawie skrajnego ubóstwa i praw człowieka Filipa Alstona. Raport ten, podobnie jak literatura przedmiotu, pozwala na zdefiniowanie cyfrowego państwa opiekuńczego jako zintegrowanego zespołu cyfrowego programów społecznych, który wyposażony w charakterystyczny dla siebie i wyodrębniony system regulacyjny, instytucjonalny, organizacyjny i technologiczny funkcjonuje w ramach gospodarki i w ramach polityki społecznej. Model cyfrowego państwa opiekuńczego od tradycyjnych modeli odróżnia przede wszystkim sposób i forma wdrażania programów społecznych, szczególnego rodzaju przede wszystkim relacje podmiotów biorących udział w tych programach społecznych i to na każdym z ich elementów, czyli od elementu projektowania poprzez wdrażanie, stosowanie i kontrolę. Następnie to odróżnienie to również metody identyfikacji beneficjentów, ale również samych potrzeb beneficjentów, dystrybucja pomocy i kontrola nadużyć, gdzie jeżeli mówimy o tej kontroli nadużyć, to orientujemy się na sferę predykcji, czyli przewidywania nadużyć. To cyfrowe państwo opiekuńcze, ono, jak wskazuje tutaj sprawozdawca ONZ, ma charakter jednolity, wręcz tworzy jednolitą koncepcję dla wszystkich państw członkowskich ONZ-u. I w tym zakresie różnice przebiegają jedynie w sferze typowo gospodarczej, czyli w krajach o wysokim i średnim dochodzie ten obraz cyfrowego państwa opiekuńczego, on wyrasta już z istniejącej bazy, czyli gdzie tą bazą już i doświadczenia są głosowanie elektroniczne, nadzór i kontrola oparta na technologii, prognozowanie policji oparte na algorytmach, cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości, cyfryzacja systemów imigracyjnych oraz wielu innych formach elektronicznej interakcji zachodzącej między obywatelami a różnymi szczeblami władzy. Czyli w tych krajach o wysokim i średnim dochodzie to cyfrowe państwo opiekuńcze w ramach systemu ochrony socjalnej, pomocy społecznej opiera się przede wszystkim na danych i technologiach cyfrowych, które są wykorzystywane do automatyzacji podejmowania decyzji w sferze realizacji polityki społecznej, przewidywania, identyfikacji, nadzorowania, wykrywania, namierzania i niestety również karania beneficjentów.
Z kolei w krajach o niższych dochodach cyfrowe państwo opiekuńcze, ono przejawia się przede wszystkim w systemach identyfikacji biometrycznej, które tworzą podwaliny pod porównywalne zmiany, zwłaszcza w systemach zapewnienia ochrony socjalnej lub opieki społecznej. Czyli mówiąc inaczej, te systemy identyfikacji biometrycznej, one, ich pochodną jest następnie realizacja pomocy społecznej poprzez możliwość dotarcia do beneficjentów. Dlaczego transformacja cyfrowa dotyka przestrzeni polityki społecznej? Dlaczego ta przestrzeń polityki społecznej, realizacji polityki społecznej jest w kręgu zainteresowania? No, przynajmniej z trzech głównych powodów. Po pierwsze, realizacja polityki społecznej pochłania znaczną część budżetu krajowego wielu państw świata, która według statystyk waha się od 8 do 30, nawet 32% nakładów, jeżeli chodzi o odniesienie do PKB. Jest to przestrzeń, która wpływa na dużą część populacji. Można zaryzykować wręcz takie twierdzenie, że programy cyfrowego państwa opiekuńczego tak naprawdę będą dotykały każdego obywatela, w szczególności wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej. A samą cyfryzację można przedstawić jako zasadniczo łagodną inicjatywę, niepokojącą wbrew pozorom obywateli, opartą, tak jak to jest wskazane w strategii transformacji rządu Wielkiej Brytanii, na ugruntowanych systemie aksjologicznym, odwołujących się do wielu wartości, czyli do dobrych rządów, uczciwości, budowania narodu, sprzyjającego włączeniu społecznemu, podejścia opartego na współpracy, doskonałości usług, przejrzystości i otwartości. Czyli mówiąc krótko, same pozytywy. I właśnie z tą wizją niezbyt koresponduje, a można powiedzieć, że stoi w opozycji sprawozdanie Alstona, które wskazuje na zagrożenia i pewne negatywy będące pochodnymi cyfrowego państwa opiekuńczego, do których należy redukcja ogólnego budżetu socjalnego, czyli tam, gdzie zaoszczędzimy, realizując programy społeczne za pośrednictwem dóbr technologii cyfrowych dzięki systemom algorytmicznym, tam te nadwyżki uzyskane, te zapasy, one z powrotem nie wracają do budżetu socjalnego, a są redystrybuowane w inne obszary aktywności społecznej państwa. Po drugie, jest to kwestia zawężenia puli beneficjentów wbrew pozorom, czyli z jednej strony faktycznie ta pomoc programów społecznych trafia do konkretnych beneficjentów, tych, których potrzebuje, ale z drugiej strony napotykamy to, o czym mówiła na samym początku pani doktor, czyli napotykamy na problem związany z wyłączeniem cyfrowym. No i oczywiście pozostają jeszcze pozostałe mankamenty, czyli eliminacja niektórych usług, przede wszystkim kontaktu bezpośrednio obywatel, państwo obywatel, wprowadzenie wymaganych inwazyjnych form warunkowości, nałożenie ostrzejszych systemów sankcji i całkowitego odwrócenia tradycyjnego przekonania, że państwo powinno być odpowiedzialne przed jednostką. Przechodząc, przedstawiając tą teorię i ją dokonując tej subsumpcji na faktyczne życie i realizację programów społecznych, wybrałbym trzy takie przykładowe programy, które byłyby reprezentatywne dla realizacji programów cyfrowego państwa opiekuńczego.
W odniesieniu do Australii tym przejawem funkcjonowania cyfrowego państwa socjalnego jest program bezgotówkowych kart debetowych, który jest formą wsparcia rodzin, obywateli i społeczności w regionach, które są dotknięte wysokim poziomem uzależnienia od pomocy społecznej. Ten transfer środków dokonywany jest w segmencie pomocy społecznej wedle podziału 20 na 80, czyli 20% środków trafia bezpośrednio na rachunek bankowy beneficjenta, zaś 80% znajduje się na zindywidualizowanych kartach debetowych, które są określane mianem CDC, i działają one w ten sposób, że nie można ich używać do kupowania alkoholu, narkotyków, usług hazardowych, niektórych kart podarunkowych, ani do wypłacenia gotówki. Służą one przede wszystkim do zakupów niezbędnych do zachowania minimum egzystencji. I jeżeli chodzi o realizację tego programu, to tutaj właśnie powstało bardzo ciekawe zjawisko, że to wyłączenie cyfrowe nie miało charakteru braku możliwości korzystania z tych kart, ale przede wszystkim osoby traktowały tą pomoc jako nadmierną stygmatyzację i rezygnowały z pomocy państwa. Trzeba tu jeszcze połączyć z nowelą z 5 kwietnia 2019 roku ustawy regulującej działanie tego systemu, a dotyczącej procedury wyjścia z programu kart debetowych bezgotówkowych, która była bardzo utrudniona. Na początku nie istniała, a w tej chwili jest dosyć utrudniona, czyli jest to postępowanie, które jest rozpatrywane w oparciu o indywidualne kryteria na podstawie zindywidualizowanej decyzji, gdzie bierze się pod uwagę, jeżeli chodzi o rodziny z dziećmi, interes małoletnich dzieci, a tak co do zasady, jeżeli chodzi o beneficjentów, brak karalności, ryzyko bezdomności, uzależnienia, bezpieczeństwo beneficjenta i bezpieczeństwo społeczności. Z kolei, jeżeli chodzi o przestrzeń europejską, która ma tutaj dosyć bogate doświadczenia w sektorze cyfrowego państwa opiekuńczego, to są systemy do automatycznego podejmowania decyzji, czy też bardziej, jak wolą to określać organy administracji rządowych państw europejskich, służące do wspomagania decyzji. Realnie jednak służą one de facto do zupełnie samodzielnych podejmowania decyzji. I drugie systemy to są systemy, narzędzia sztucznej inteligencji służące do wykrywania oszustw społecznych, czego przykładem był program wprowadzony przez holenderskie organy administracji publicznej zajmujący się pomocą społeczną, mianowicie system RISCO, czy też zwany Siri. On na skutek orzeczenia został zaskarżony, na skutek zaktywizowania się przedstawicieli organizacji pozarządowych, i 5 lutego bieżącego roku sąd w Hadze wstrzymał jego stosowanie z uwagi na ingerencję nadmierną w życie prywatne i rodzinne obywateli. Niemniej jednak takie systemy w innych krajach, w podobnych krajach, one funkcjonują. Z kolei, jeżeli byśmy spróbowali z kolei spojrzeć na kraje azjatyckie i afrykańskie, więc te o nieco mniejszych dochodach, to tutaj, tak jak zostało to wspomniane na samym początku, przy definiowaniu cyfrowego państwa opiekuńczego istnieją systemy zarządzania tożsamością, które są połączone z dystrybucją opieki społecznej i socjalnej. Tutaj przykładem takiego systemu jest system NIMS, który funkcjonuje w Kenii, gdzie dane biometryczne
biometryczne, czyli każdy z obywateli, jak również cudzoziemców przebywających na stałe w tym kraju powyżej 6 roku życia, jest zobligowany do przekazania podstawowych danych w formie cyfrowej. To są odciski palców, geometria dłoni, geometria płatka ucha, wzory siatkówki i tęczówki, fale głosowe, DNA, które zostają włączone, zapisane na kartach, które służą do tożsamości obywateli, i posiadanie tych kart dopiero upoważnia do korzystania z opieki społecznej i socjalnej. W lutym 2019 roku Sąd Najwyższy KNIW wstrzymał stosowanie tego programu, podobnie wskazując na podobne uzasadnienie jak sąd w Hadze, jednak w rzeczywistości program ten jest dalej wdrażany i on jest wdrażany również w innych krajach w identycznym charakterze. To są zarówno Chiny, Indie, Malezja, Jamajka, Zimbabwe. Przypadek Indii to jest program Aadhaar, który wprowadza obowiązek rejestracji danych biometrycznych polegających na skanów oka i odcisków palców. Tym samym mamy jakby wgląd w to, czym jest państwo opiekuńcze i czym jest cyfrowe państwo opiekuńcze. Tutaj można powiedzieć, konstatując już, że cyfrowe państwo opiekuńcze można traktować niewątpliwie jako kontynuację państwa opiekuńczego, klasycznego państwa opiekuńczego, a z całą pewnością państwo opiekuńcze to klasyczne jest podstawą, jest bazą dla kształtowania systemów cyfrowego państwa opiekuńczego. Niemniej jednak zachodzą pewne odrębności. One dotyczą stopnia organizacyjno-instytucjonalnego w zakresie zaangażowania sektora publicznego, czyli w państwie opiekuńczym mamy wyłączność sektora publicznego, w państwie cyfrowym opiekuńczym mamy znaczny lub też co najmniej 20-30% stopień zaangażowania sektora prywatnego. To jest równie, ta różnica również dotyka stopnia zaangażowania środków publicznych, które odnoszą się do klasycznego państwa, natomiast do cyfrowego tutaj już może być mniejszy stopień zaangażowania środków publicznych z uwagi na włączenie się sektora prywatnego, i cyfrowe państwo opiekuńcze posiada również zdolność funkcjonowania w środowisku ponadpaństwowym i posiada zdolność samofinansowania. Na tym zakończyłbym. Czy ktoś z państwa miałby jakieś pytania, więc zapraszam ewentualnie do rozmowy. Tak, jeśli można, to ja zadam jedno pytanie, dlatego że w swoim wystąpieniu poruszył pan bardzo ciekawy aspekt, który jest dość tajemniczy i niepokojący, a mianowicie te systemy automatycznego podejmowania decyzji. Bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób to działa lub miałoby działać, jeżeli mógłby pan dwa słowa dodać. Oczywiście. Systemy dotyczące zautomatyzowanych podejmowania decyzji nie są systemami, które są perspektywicznymi. One już funkcjonują. Co więcej, 2 lata temu było organizacje pozarządowe zaczęły się przyglądać poszczególnym rządom i w szczególności Komisji Parlamentarnej Niemiec do spraw cyfryzacji i reform administracji w cyfryzacji. Okazało się, że rząd Niemiec dosyć sporo środków zaczął wydawać na projektowanie i wdrażanie tego rodzaju systemów. I te systemy funkcjonują w Niemczech, ale funkcjonują one również w państwach skandynawskich, przede wszystkim w Danii.
Danii, funkcjonują one w Szwecji, w sferze usług społecznych. Na czym one polegają? One polegają na tym, w Wielkiej Brytanii, one polegają na tym, że są opracowane systemy, są opracowane kryteria, w oparciu o których system algorytmiczny podejmuje decyzję administracyjną. Na przykład w Wielkiej Brytanii dotyczyła ona przydziału alimentów. I na tej podstawie były wypłacane alimenty, a więc w ogóle było to pominięty element ludzki całkowicie. I teraz cała sprawa wyszła dopiero na etapie takim, w którym okazało się, że system miał problem w swoim funkcjonowaniu. I z tego co pamiętam, to około 1600-1800 decyzji zostało błędnie wydanych. I tu właśnie jest to kwestia właściwego nadzoru jego funkcjonowania. Dlatego to podejmowanie decyzji w oparciu o algorytmy, ono odpowiada aktualnemu stanowi technologii i udziału w tej technologii w systemie pomocy społecznej. Niemniej jednak wszystkie państwa, które je stosują, one zarzekają się, że nie jest to absolutnie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, lecz jest ono oparte o wspomaganie przez czynnik ludzki. Tutaj też bardzo dobrym przykładem była sprawa, która była prowadzona w Holandii, właśnie odnosząca się do systemu predykcji, czyli właśnie tego systemu Siri. Mianowicie przez długi okres czasu, przez 4 lata, rząd holenderski wprowadził do użycia, o czym nawet obywatele nie wiedzieli, dla niektórych dzielnic Hagi system predykcyjny polegający na gromadzeniu informacji na temat obywateli, i w oparciu o te informacje system wykrywał ewentualną możliwość nadużycia, i jak to nadużycie zostało wykryte, wtedy wkraczały już odpowiednie służby, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania, które uchylały decyzję o przydzieleniu pomocy społecznej, i prowadzone było postępowanie karne. Jest to dosyć skomplikowane, cała sieć struktury organów administracji państwowej na szczeblu rządowym i samorządowym, jak to funkcjonowało. Niemniej jednak nie można tego traktować jako taką śpiewkę przyszłości, natomiast ma ono charakter przede wszystkim tego, co już faktycznie się dzieje, co jest realizowane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W takim razie chyba wyczerpaliśmy wszystkie osoby uczestniczące. Dziękuję bardzo Państwu za udział w konferencji i do zobaczenia w przyszłym roku.